Samo południe zaczęło się. Studenci przejęli kontrolę nad Katowicami. Barwnym korowodem zainaugurowali tegoroczne Juwenalia Śląskie. Coroczne święto wszystkich studentów ma już swoją renomę spontanicznej, beztroskiej zabawy, której przyglądał się dziś Paweł Jędrusik. Przez kilka dni to studenci rządzą w stolicy naszego województwa. Barwny pochód ruszył dziś sprzed Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Śląskie Juwenalia to przerwa w zajęciach na uczelni, ale za to rozkwit życia towarzyskiego. Żeby dobrze się nauczyć do sesji, pierwsze, że moim zdaniem trzeba dobrze odpocząć, dlatego Juwenalia są zaraz przed. Zaczynamy właśnie korowodem dzisiaj studenckim, przejdziemy przez Katowice, a później impreza w klubie i koncerty. A jak Juwenalia, to oczywiście bardzo wymyślne stroje. Nie brakowało postaci z Gwiezdnych Wojen czy elementów popkultury. Jedi studiują oczywiście, jest wiele Akademii Jedi. Między innymi tutaj jest jeden wydział na naszym Uniwersytecie Śląskim. No i dzisiaj ruszamy razem z innymi studentami na marsz. No, stwierdziłyśmy, że nie mamy co się przebrać, więc 2 godziny wcześniej poszliśmy do papierniczego. No i jakoś tak się wymyśliło. Trasa przemarszu przebiegała m.in. przez katowicki rynek. Wielu mieszkańców zatrzymywało się i z pewnością przypominało sobie studenckie czasy. No super, bardzo wesoło, kolorowo, ciekawie, tylko nie wiem, co to za impreza. Korowód studencki Juwenalia. Aha, super, bardzo fajnie. W ramach Juwenaliów w Katowicach odbędzie się szereg koncertów. Te rozpoczną się 23 maja.